Witamy Was na kolejnej wyprawie. Dzisiaj jesteśmy w starym browarze. Z tego co pamiętam był wybudowany, znaczy z tego co pamiętam, ja nie pamiętam tych czasów, ale chyba w 1845. Później po wojnie tam coś dla Rosji robili chyba piwo, z tego co wiem, z takich ciekawostek. Ale ogólnie od ciekawostek tutaj jest ten człowiek, więc w miarę zwiedzania dowiecie się kilku fajnych rzeczy. Zapraszam Was do oglądania. Patrzcie na sufit. Nie? No jest zgnity, kole, nie? No jest. I to dlatego my ten budynek mocno stresuje, nie? Aha. A my tam mamy chodzić po takim czymś. No dobra. Challenge accepted. Dobra, ja wiem, gdzie my jesteśmy. To jest właśnie ta gorsza część tego budynku. Ale to pierwszy, tak to tak nie wyglądało. No tu jest ten jeszcze witraż z tego, nie? W ogóle fajna rzecz. Jedna z niewielu fajnych rzeczy tutaj. Czyli to jest witraż, który był w latach 1800 któryś robiony? Na pewno jest oryginalny, bośmy dopytywali się. A nad nami piękne stropy. To tutaj nawet ułożenie po legarach niewiele pomoże. Musimy się dostać na drugą część budynku w ogóle. Szkoda, że nie ma z nami MC'ego, bo on jest taki najlżejszy. Za fajnie by tutaj się mógł spisać zawsze, żeby na początek przejść, ale no damy radę jakoś. Patrz. Tu jest ta fajna weranda taka, że akurat na nią to bym wolał nie wychodzić. Ja nie wyjdę. Tak. Teraz się żyje, no. Najwyżej L płatą w pracy będzie. Jezu, to strasznie niszczy. Z tego co wiem, to od 2007 roku ktoś miał to zacząć ogarniać. No ale nie wyszło. Ty zobacz, tu jest jeszcze stary żyrando lepić nad nami. Żyrando? Tutaj, na pewno, tam gdzie kamerę mam. To jest jakiś kinkiel. O, kinkiel żyrando. A tutaj jest jakieś coś też takie stare, staro wyglądające. Abażur. No, abażur. Zasilacz od Commodore. O matko. Czekaj, ale to co my widzimy tutaj u góry, to takie coś jest w sumie teraz pod nami. Po takim czymś chodzimy, no to... No ogólnie ten. Także tego. Widzicie, czego się nie robi dla lajków? A tak całkiem serio to dla... zwiedzenia, przygody i zachowania tego, co tu jeszcze zostało na zdjęciach, filmach. O kurde, jak ty tu przeszedłeś? Konie, pod spodem masz jeszcze stop. No mam stop, ale nie chcę. No to mnie pocieszyłeś. Tu jest beton, nie? Tutaj akurat pod spodem, ale patrz tu. Już idę, czekaj, zajrzę tutaj, co się dzieje. Jakiś stary... słoiki. Ciekawostka od Marka. No i prawdopodobnie teraz znajdujemy się w części mieszkalnej tego budynku, bo tutaj mieszkali też ludzie. Nie wiem, czy pracownicy akurat, ale... kontaktowała się z nami jedna pani, która tutaj mieszkała w latach świetności i odnalazła tu swoje rzeczy. Na naszych zdjęciach, jakbyśmy kiedyś tu chodzili. Pani też tu przyjechała do nas? Daleko? Czy gdzieś z okolic? Nie pamiętam. Nie, chyba gdzieś z okolic ona była. Wiem, że kontaktowała się z nami w sprawie tego, że znalazła tu swoje rzeczy. Ale to masakryczne zbieg okoliczności w ogóle, że gdzieś w internecie zdjęcie patrzysz, coś swojego, nie? A to swojego, dziwne, no. Masakra. To jest chyba ta gorsza część tego budynku właśnie. Także dzisiaj będziemy Wam pokazywali ruinę i tak naprawdę będziemy się podpierali tekstem mówionym. Tu nawet jakby nie było, jest chyba czyjeś nazwisko można. Paluch. No. Faktycznie, czyjeś nazwisko jest Paluch. No, były mieszkanie. Wiesz, tu jakiś taki lekarz był. Zobaczcie w ogóle, z czego to jest to wszystko. Zobaczcie zresztą, z czego to jest. Ścianki, z czego były robione. To jest... No, to nie jest wielka płyta, zdecydowanie. Co tutaj mamy w ogóle? Czas przeszły, perfekt. Sein tworzą. Er ist ein Geschlachtgerungen, on poszedł do sklepu, czy coś tam. Że konserwator zabytków musiał wydawać pozwolenie, żeby zburzyć tutaj niebezpieczny komin parę lat temu, który się praktycznie ludziom na głowę mógł z dnia na dzień zwalić. No i to wymagało jakichś specjalnych, że tak powiem,
ze zwolenia, prawda jest taka, że budynek się poddaje pod deszczem, pod wiatrem, pod wszystkim innym i nie jest to zabezpieczone i tu już konserwator zabytków z tym nie robi, nie? No to jest tak jak mówię, to ma ponad grubo 100 lat. To była wizytówka miasta tak naprawdę, nie? To ma 150-160, 170 lat, kurde. No, naprawdę ładny budynek. No ale jak szkoda, to u nas to jest, w kraju. Szkoda, to jest ścisłe centrum, tyle pieniędzy się pompuje, żeby wiesz, elewację w centrum, gdzie to tak źle nie wyglądało. Można by było się tutaj zająć to się. Ale u nas tak w kraju na opak. Dole? No idę do kibelka. Może mało wody do niej wejść na ten moment. A tu jeszcze zlew stary jest. No tutaj. Tutaj jeszcze akurat byliśmy, tu już ktoś posprzątał, bo na dole mam wrażenie, że było więcej tych drapów tego wszystkiego, nie? Bo w piwnicy jest cała hałda tego, co nie było. Jeszcze z czasów. I tutaj też jest. Po części, nie? Patrz, no faktycznie są jakieś zboża, coś jest tu. Prawdopodobnie piwko robiono z tego. O kurczę. O, pod nami już zerwana podłoga. Ty, tutaj też jest grubo. Ty, a tu mamy zejście jakieś. Gdzie? Do piwnic, nie wiem. Na dół? Zobacz. To my musimy się w ogóle na klatkę schodową dostać. Ja idę zobaczyć tam, nagram jak to wygląda. Trasz. Tutaj jakieś ładne na suficie żelandowe wisiały prawdopodobnie. No a tutaj ciekawe, czy pod kimś się zawaliło, czy samo siebie. Ty Marek, ale ty widziałeś jaki tutaj legar uklękł? Patrz, tam ruch. Widzisz? Gazeta stara. Niemiecka, Lignice Pageblatt. Faktycznie, szkoda, że na GoPro nie będzie widać Niemcy, tego. Niemcy wyklejali, zresztą w ogóle kiedyś... Tam faktycznie na ścianie jest coś wyklejone. Tak, w ogóle kiedyś to było robione tak, że pod tapetę kleiło się, nie wiem dlaczego, ale dawało się po prostu gazetę, nie? A to nie Ruscy tak robili? Ruscy, Niemcy, to jest niemiecka, ale nie tak dobra. Tam to tak, tam to jest niemiecka. Ja wiem, bo żeśmy całe strony znajdowali tutaj. O kurczę, no to to pomieszczenie, w ogóle ja za tymi drzwiami pierwszy kawałek znalazłem, nie? Widzisz? Tak. To się składa jak gazety. Ty, co lat pamiętasz? No 1800. Jaki wolny. Ja pierwszy kawałek to za tymi drzwiami zarazem. No to te pomieszczenie było na pewno całe, nie? I odwrócony krzyż świętego Jana? Odwrócony krzyż? Ludzie często z satanistami kojarzą go. Tak? A to nie jest satanistyczne? Nie, nie, to jakiś koleś, który tam chciał coś odwrotnie być ukrzyżowany czy coś. Wbrew czemuś tam, nie znam się na no to jest, to jest niemożliwe, żeby taki legal pękł po prostu sam z siebie, nie? Nie ma ciężaru takiego. To się... Jak to musi... Przejdziemy, spokojnie. Easy. Mówisz? Tak. To się trochę ruszało pod tobą, nie podobało mi się to. Nie, nie ruszało tutaj, ale daj go nie tam, bo tam musi być kolejny. Jak to wygląda, znaczy lega jest na pewno tu, ale nie wiem czy one nie idą w takich... One widzisz, mają odstęp około metra od siebie, czy jak jest tu, to lega kolejny jest tu. Widzisz? Jak idzie? A ty na ten dałeś też nogę, nie? Na ten tutaj. Kurde, mam kamerę w złej ręce. Zobaczcie, jakie to są stare gazety. Niemieckie, Lignice Tageblatt. Stary, to jest kawał historii taka gazeta, która tutaj pójdzie w... Kolejna ciekawostka, bardziej takie porównanie z perspektywy osoby, która była tutaj na DSD Banku. Nie wiem, ile masz ludzi w ogóle na kanale z Legnicy, którzy generalnie znają Legnicę. Wiesz co, troszeczkę osób widziałem, że jest z okolic. No to tak zwany DSD Bank i wasze Tembowa są takimi obiektami w sumie niedalekiej odległości od siebie. I obecnie DSD Bank jest remontowany, nie? Ale porównując to do DSD Banku, to DSD Bank jest w stanie idealnym. Czyli nie ma co porównywać, ja widziałem, jak on wygląda w środku, a tutaj jak jest. No, naprawdę, nie? Tam
ktoś, kto za jego sołtym ma tak naprawdę tylko szkielet do remontowania. W zasadzie do wykończenia. Tutaj racji by było to postawić od nowa niż to remontować. Tak, tak, tak. Tutaj to jest masakra, nie wiem. Trzeba by było to odgruzować pierw. Miejsce wygląda fajnie, ale czy... Nie wiem, jak bardzo musiał być pijany, albo jak dużo ktoś by musiał mi dać, żeby... Tam wejść. Dawaj, idziemy. Na dół. A tutaj ładnie instalacja widać, jak była położona. Ktoś to przepluł, wziął sobie, opalił. A później pół dnia balowe pewnie. Dalej, jak widzę, coś od kotła. Kocioł dwupłomieniowy. Wiecie co, opalasz? Aż nie mogę się doczekać, co zostaje w tej ulicy. O kurde. Ja tu chodziłem już. Szczerze mówiąc, to tu nic nie ma więcej, nie? Oprócz tego, że... Pierwszy raz nie wyrabiam urbeksi, muszę tak chodzić. A pierwszy raz nie wziąłem plecaka, w którym mam rafatkę. Tu jest tragicznie, jest jakaś pył, grzyb, masakra. Także jest tak tragicznie, że trzeba iść na golasa, bo ja akurat nie miałem drugiej bluzy. No także grubo. Jedna wielka pylica tu jest. Lalki. Ty, to jest gumowa jakieś. Ty, co to jest? Wyglądaliście to na nowe? Nie. Tu jest to pomieszczenie z gazetami. Także tutaj było wejście do fajnych podziemi. Ale go nie ma. Izolatory, trochę potłukły się. Także niedawno tutaj zajumali trafostację. Stary. Olejowy transformator. Dobra, jak widzicie, za nami jest ścisłe centrum, budynki, galerie. A za nami co jest? Browar, w którym chodziliśmy, który za kilka lat już prawdopodobnie będzie... nie będzie. Szkoda, że takie rzeczy niszczeją. A tutaj zobaczcie, do czego stoję frontem jeszcze. Zobaczcie. Drugi niszczający budynek. Także tak to u nas wygląda. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to niebawem lecimy z Markiem na kolejnego urbexa. Zostawcie łapkę suba. Łapkę suba, a mi suba będzie fajna. Będzie można podrzucić. Tutaj dam wam małą zagadkę teraz. Gdzie my mogliśmy pójść coś zeksplorować? Dobra, trzymajcie się moi drodzy i hejka. Złapię ich na gorącym uczynku. Do wody będą. Także tutaj nie udało nam się wejść, już jest raczej niedziałające. Ale zobaczcie, na kanał Sietra wchodzi tutaj. Także tyle. Zobaczcie, teraz taka kulturalna przebitka. Poszliśmy na kawę. Ja w butach ciężkich, Moro, Marek podobnie. I z nami jest pewien człowiek, który przyszedł też roboczo. Wasz Mielegnicki, prezes, warto zauważyć. Kto by pomyślał, że to jest prezes Awatara? Klapka. Na kawie z nami. Cały w tych butach. No. Także to, tak to wygląda. After party.